Witaj, w dzisiejszym nagraniu chciałem przeanalizować, jak odżywia się osoba, która jest otyła, która ma nadwagę. Bardzo często myśli, że się dobrze odżywia. Osoba, która próbuje schudnąć, a nie potrafi schudnąć, więc przeanalizujemy sobie to. Dostaniesz konkretne wskazówki, co zmienić, co jest może dobre, co jest złe i jak zrobić, żeby z takiej diety dieta była ok i żebyś mógł zmieniać sylwetkę. Bardzo często na śniadanie to jest na przykład kanapka, kawa albo po prostu sama kawa bez kanapki. Takie rozwiązanie w normalnej konfiguracji już powoduje problemy, ponieważ taka normalna kanapka albo kilka kanapek, które mają mało, nie wiem, szynki, jakieś tam masło, mają złą proporcję, w sensie mają dużo węglowodanów, nie ma tam prawie w ogóle białka. Taka kanapka w odpowiedniej konfiguracji byłaby ok. Czyli jeżeli na przykład dodamy tam więcej białka, jakieś wędliny, albo dodamy po prostu jakiś produkt białkowy, na przykład serek wiejski, wtedy taka konfiguracja kanapka, mniejsza ilość kanapki, większa ilość białka, ewentualnie jakieś dodatkowe warzywo, żeby było, albo po prostu, żeby było fajnie, by się przydało, to już takie kanapkowe śniadanie jest wtedy ok. Ale tak jak mówię, kanapka kanapce nierówna. Jeżeli na przykład my z kimś działamy, osoby mogą mieć, jedzą kanapki w diecie, tak? Bo to nie jest problem, żeby jeść kanapki. Problem jest, kiedy konfiguracja kanapki jest zła i tam jest dużo węglowodanów, dużo chleba, na przykład dużo masła, a tej części białkowej jest mało. Jeżeli to nagranie Ci się podoba, koniecznie daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, na moim kanale jest dużo więcej takich właśnie konkretnych nagrań wiedzowych. Możesz też skomentować, co myślisz o takim śniadaniu. Może tak śniadanie u Ciebie wygląda. Albo po prostu napisz, jakie Ty masz teraz śniadanie na diecie. Z chęcią zapoznam się z Twoim najczęstszym śniadaniem. Kolejne posiłki bardzo często są jakąś przekąską, czymś takim na szybko. I ktoś sobie myśli, no zjem coś zdrowego, tak, zabiorę sobie tam orzeszki, mam na przykład włoskie, no bo to zdrowe, albo po prostu owoc sobie zjem. I takich przekąsek często w ciągu dnia jest dużo. Te kalorie z przekąsek się kumulują. Jak analizowałem przypadek jednego klienta, to jak przeanalizowaliśmy sobie przekąski, właśnie te zdrowe, na przykład orzeszki jakieś tam, jedna osoba nie tylko w tym posiłku, albo na przykład na sam koniec dnia jadła słonecznika dużo. I to jest realny przypadek, kiedy pewna pani dla zdrowia, albo tak sobie dobre tłuszcze, jadła 200 gramów słonecznika wieczorem. A te 200 gramów słonecznika to jest około 1000 kalorii, czyli no dość sporo. Gdzie tutaj jest problem? Problem jest, kiedy nie kontrolujemy tego. Po prostu, o sobie tu zjem coś, no przecież to są tylko przekąski. Nie, to nie są tylko przekąski. Takie przekąsanie w ciągu dnia dodaje nam dodatkowych kilkaset, jak nie 1000 kalorii, których w ogóle, o których nie mamy pojęcia, bo tu coś zjemy, bo tam coś przekąsimy i nagle tyjemy, nagle mamy nadmiar kalorii. Rozwiązaniem tego problemu jest po prostu regularne jedzenie sycących posiłków. Czyli na przykład jemy sobie 4 fajne, sycące posiłki, pomiędzy nie jemy nic i nie mamy tego problemu. Mija gdzieś tam dzień, osoby, że tak powiem, zapieprzają w pracy, są zajęte, stres, różne rzeczy, nie ma jedzenia przez dłuższy czas i wracają do domu i jest taka główna uczta. Przeważnie ogromny obiad albo obiadokolacja i te osoby są głodne, więc jedzą dużo. Często to uczucie sytości jeszcze nie nadchodzi, bo jedzą szybko, no bo były bardzo głodne i do tego jeszcze wejdzie jakiś deserek. I tutaj trochę jest tak, że tak powiem, pies pogrzebany w takiej ogromnej obiadokolacji, gdzie potrafi być od 1000 kalorii w górę. I my tego nie kontrolujemy, no bo nie liczymy tych kalorii, no przecież nie jedliśmy w ciągu dnia, albo jedliśmy mało, no zjedliśmy kanapeczki na śniadanie, a później orzeszki, no i taka sobie myśli, no teraz sobie mogę pozwolić. No i je bardzo dużo kalorii, tak jak mówię, powyżej 1000 najczęściej. Rozwiązaniem tego problemu jest po prostu jedzenie czegoś tam większego w pracy wcześniej, tak żeby nie było już takiego mega głodu. Bo jeżeli mamy taki mega głód i do tego jeszcze nie kontrolujemy spożycia kalorii, to jest ciężko. Drugie rozwiązanie to jest właśnie kontrolowanie spożycia kalorii, no bo jeżeli wiemy, ile spożywamy kalorii, wcześniej zjedliśmy mniej, no to potrafimy to w jakiś sposób kontrolować i zjeść mniej. Ale jeżeli nie kontrolujesz tych kalorii, to najprostsza opcja to jest wcześniej zjeść sobie coś właśnie większego, żeby później było takiego mega głodu, gdzie dorzucamy jeszcze deser i mamy bardzo duże łaknienie. Zjedliśmy tą naszą obiadokolację, później często
Są jeszcze jakieś rzeczy na głowie, rodzina, dzieci, różne tam tematy do pozałatwiania i przychodzi decydujący moment, wieczór. Wieczór, w którym znowu po całym dniu ciężkiej pracy, ogarniania tematów, człowiek się zaczyna rozluźniać, zaczyna nie oglądać telewizję, no i jakby tutaj czegoś malutkiego nie zjeść. I tu jest ten przykład tej pani, która jadła 200 gramów słonecznika, które sobie przekąsała gdzieś tam. Tutaj są już bardzo różne zachowania, gdzie problemem jest tak naprawdę gdzieś tam stres, którego nie było, rozluźnienie i teraz sobie jakby nagradzamy to jedzeniem i wrzucamy jakieś rzeczy. No i oczywiście tu jest bardzo różnie. Jedne osoby sobie zamówią pizzę, tak? To już wiadomo, ile taka pizza, tam 2000 kalorii. Inne osoby znowu chcą zdrowo, ale zdrowo i dużo. Czyli znowu są podjadania jakieś orzeszki, tak, zdrowe orzeszki i to też jest problem, że jest ich dużo i wchodzi tam, nie wiem, 700, 1000 kalorii. Problem jest w tym, że w tych posiłkach nie ma białka, daje nam to słabe uczucie sytości i kolejny problem, że w ogóle tego nie monitorujemy, tego spożycia kalorii, tak. Bo można zrobić, tak jak na przykład ja często robię na redukcji, sobie fajną pizzę, trochę fit, tak, ale z serem i jajem sobie pizzę na kolację, oglądając telewizję, ale kontroluję te kalorie, kontroluję, wiem ile tam czego jest i po prostu jem to, co lubię, tak? I to nie jest kwestia, żeby teraz nagle wieczorem nie mieć tego relaksu, nie zjeść sobie czegoś, co lubimy, ale chodzi o tą kontrolę, że wiemy, co tam jest w środku, ile to ma kalorii i jak to na nas wpływa. Podsumowując, cały dzień takiej osoby. Taka osoba zje, oczywiście oszacowując, na przykład 3300 kalorii, albo troszkę więcej, troszkę mniej. Do tego ma mało ruchu, nie patrzy w ogóle na to, co je i zapotrzebowanie jest na przykład 2500. I z tej różnicy 700, 600, 500 kalorii robi się nadwaga, robi się brzuch, są to dodatkowe kalorie. Podsumowując to wszystko, rozwiązaniem całego problemu jest albo monitorowanie kalorii, albo wprowadzenie nowych nawyków, nawyków, w których jemy regularnie, jemy więcej białka, edukujemy się i wiemy jakby co ma dużo kalorii, co ma mniej i dzięki temu zmieniamy sylwetkę. I teraz chciałem zrobić trochę reklamy, pochwalić się Wam. Ja i mój team, jak pracujemy z osobami, ponieważ pracujemy z wieloma osobami na co dzień, zmieniamy sylwetki, odchudzamy osoby, pomagamy im w całym procesie, działamy dwutorowo. Z jednej strony działamy na zasadzie rozpisanej diety, rozpisanego planu i to jest ważne, żeby wiedzieć, co trzeba jeść i jak to konkretnie robić, ale z drugiej strony działamy na zasadzie edukacji, że osoby z nami edukują się, uczą się żywienia, uczą się podejścia, uczą się tego nastawienia i tak naprawdę takie kompleksowe podejście według mnie daje długofalowe rezultaty. I później klient przejdzie metamorfozę, na pewno już pełno tych metamorfoz widzieliście, jak nie to jeszcze ci tutaj wyświetlę, zmieni swoje nawyki powolutku, jest zadowolony i zmienia swoją sylwetkę. Według mnie takie podejście najlepiej się sprawdza, gdzie mamy konkretne działania, konkretne jakby rozpiski, ale też edukację, ponieważ ty jako osoba, która chce schudnąć, zmienić sylwetkę, musisz pewne rzeczy zrozumieć, ale też no wszystkiego nie musisz, więc my wybieramy te rzeczy podstawowe, najprostsze, żebyś rozumiał, żebyś mógł zmienić sylwetkę, ale też dostajesz konkretny plan działania, konkretne rozpiski, żeby wiedzieć, co konkretnie robić. Jeżeli by coś takiego Cię interesowało, wskakuj na moją stronę sklepmariuszmróz.pl, tam możesz więcej informacji zobaczyć. Dzięki za oglądanie i do kolejnego nagrania.